Kochani, na targach Warsaw Motor Show postanowiliśmy zadać dość nietypowe pytania bardzo unikalnym osobom świata motosportu. Serdecznie zapraszam do oglądania. Bartku, powiedz mi, czym ty jeździłeś w tym sezonie i gdzie startowałeś? Cześć, Bartek Ostałowski. Generalnie... Podpiszemy ciebie, nie martw się. Okej. Już wieś, rutyna zawodowa. Nissan Skyline R34, który jest ze mną już od kilku lat. W zasadzie debiutowałem nim w drifcie. Ta konstrukcja cały czas była zmieniana. W tej chwili silnik V8 z Corvetty, podobnie jak u ciebie. Skrzynia biegów automatyczna 8 HP90 Rolls-Royce Ghosta. Więc fajne połączenie, tak żeśmy wydedukowali, że w zasadzie chyba jedyny samochód na świecie z takimi połączeniami. Natomiast no bardzo fajny sezon, udało się wejść na trzecie miejsce, więc samochód spełnił swoją rolę. Mega, co? Trzecie miejsce i to w generalce na koniec roku, nie na jednych zawodach, w generalce, mistrz. Dokładnie tak, dziękuję. Więc jesteśmy z tego dumni, aczkolwiek wiemy, jakie niuanse pojawiają się podczas już walki, powiedzmy, w top 4, gdzie naprawdę to tam już wszyscy jadą, no praktycznie nie odpuszczają pedału gazu i jest naprawdę ostra walka. No i brakuje czasami tej którejś kończyny, wiemy o tym, więc zima, no w zimie czeka nas no, walka z tym, tak, żebyśmy jednak te 2-3 punkty, o które cały czas wiem, które mnie mogą jeszcze zaskoczyć czasami, żeby wyeliminować, no i zobaczymy, albo przyszły rok pro, jeżeli będzie budżet, będzie, poradzimy sobie z tym właśnie, co jeszcze przeszkadzało. Albo Pro 2, no zobaczymy. Bartuś, skończył się sezon, stanąłeś na trzecim miejscu na podium, gratuluję ci jeszcze raz, bardzo, naprawdę bardzo, bardzo. Mogłeś odpoczywać, mogłeś zostawić samochód już w garażu, a jednak przyjechałeś na takie targi. Właściwie po co przyjechałeś na takie targi? No na pewno chcemy się spotkać z fanami, to jest zawsze bardzo miłe i daje nam takiego kopa, że jednak warto, jednak ktoś to śledzi, bo wiesz, w internecie tam te tysiące wyświetleń, 500 lajków i tak wiesz, widzisz te lajki, serduszka, a tutaj faktycznie przychodzą żywi ludzie, można z nimi zbić piątkę, zrobić zdjęcie, więc to jest super. Motywuje miło, oprócz tego trochę tak chcemy się odwdzięczyć sponsorom chyba wszyscy i pokazać się też z nimi, no więc bardzo, no i ogólnie chyba świętujemy, tak, dodatkowo mamy rozdanie nagród Mistrzostw Polski, więc tak czy siak trzeba było przyjechać, odebrać tutaj garnek, więc chyba wszystko razem się fajnie złożyło. Bartuś, jakie buty najbardziej lubisz? Buty? Wow, chyba luźne, jeśli chodzi o to, ale tak naprawdę Snikersy, tak? To jest taki fajny but, który wsuwam sobie bez sznurowania i... Bartuś, a co myślisz o diecie wegańskiej? Jest to rzecz, która mnie interesuje. Był taki moment, kiedy... Mogę cię wprowadzić w dietę wegańską? Okay. Będę w kontakcie. Myślałem o tym, szczerze mówiąc. Jak najbardziej popieram, tak? Nie męczymy zwierzaków, bo oczywiście... To jest tak jak wszędzie, tak? Robią to dobrze, przygotowują nam mięsko, ale też są miejsca, gdzie zwierzaki cierpią. No i ogólnie wpływa to na cały świat, metan i te sprawy. No to tutaj już jakby temat na godzinę rozmowy. Bardzo chętnie porozmawiam. No właśnie, więc na pewno globalnie dla środowiska zmniejszenie konsumpcji mięsa jest bardzo ważne. Jestem za tym. Ja się wychowałem na polskiej kuchni, babcia, zawsze jakiś kotlecik. Trochę jest mi bliska filozofia Wojtka Serowskiego, który mówi, że krowa to jest jednak najbardziej wegańskie mięso, bo krowa cały czas je trawę, tak? Tak przewrotnie trochę, nie? Więc no, trochę jeszcze lubię tego steaka sobie gdzieś zamówić. Natomiast no, na pewno wiem też o tych wyzwaniach już globalnych, że rzeczywiście każdy mówi sobie, no co ja tam zmienię, ale to jest tak trochę jak z głosowaniem, tak? Że Lewis Hamilton też bardzo popiera tą dietę, wrzuca ostatnio takie trochę mocne zdjęcia właśnie, jak zwierzęta cierpią podczas uboju, więc jak najbardziej jestem za tym. Natomiast no, rozmawiałem też z lekarzem i na razie mam takie dwa fronty. Jedni mówią, że okej, przeszedłem, dobrze się czuję, robię badania, jest okej, ale też są takie głosy, że ktoś przeszedł na to i na przykład zaczęły mu słabiej trochę działać mięśnie, że miał jakiś tam powiedzmy już niewydolność przy dużym wysiłku. Być może ta osoba popełniała błędy, tak? Ale w diecie, tak?
bo przechodząc na mięso musimy te aminokwasy, znaczy przechodząc z mięsa musimy szukać tych aminokwasów, które mięso nam dostarcza, białka i tak dalej, tak? No więc jak widzisz, troszkę temat znam, aczkolwiek jeżeli bym miał podjąć tę decyzję, no to chciałbym zrobić to mądrze i z głową, a trochę tak na razie w życiu codziennym, no nie mam nikogo, kto by, wiesz, przygotował pomocą, produkty, wiesz. Gotować nie będę. Gotować, no właśnie, no. A wiesz. Czy zebra jest biała w czarne paski, czy czarna w białe paski? Czekaj, no to jest... Nie wiem, no jest chyba... Jejku. Tu jest haczyk i teraz nie wiem, co powiedzieć, bo wiesz, tak na szybko, trudno to... Zebra jest biała w czarne paski, czy czarna w białe paski? No, chyba... Biała w czarne. Nie wiem. Podpowiem ci, że właściwie każda odpowiedź jest dobra, no bo zależy od gatunku. Też tak myślałem, że właśnie zależy, jaka tam jest bazowo, wiesz, się rodzi. Bartuś, a ośmiornica ma cztery, czy osiem nóg, czy osiem rąk? Osiem kończyn. Tak nieźle, 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 nieźle. Teoretycznie 8 macek. Okej, okay, dokładnie, dokładnie. Bartuś, a jaka jest różnica pomiędzy seksem a Lego? A czym? Seksem a Lego. A co to jest a Lego? Lego, klocki. Aha, Lego. A, seksem a Lego. No chyba taka, że w zależności od tego, w jakim jesteś wieku, daje podobną frajdę. Powiem ci, nieźle, a przede wszystkim nieźle, że nie wiedział za bardzo Lego. To też dobrze wróży. Ja myślałem, dobrze, że seksem prostu... Alego, czyli gość, który nazywa się Ali, tak? Na początku. Nie, możesz się bawić jednym i drugim, dobra, w takim razie. Dobra. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Kochani, nawet nie zgadniecie, czym ja jadę. Ja zobaczcie, mogę zdradzić, fantastyczny kierowca zdrać. Elektryczny malu, już jedziemy i to nie kaszle, uwaga, nie kaszle, nie kaszle. Znaczy, to ja. Tak. Czekaj, jak... teraz sobie cofniemy. Czekaj, nie jedzie. A, bo mam bieg. Słuchajcie, teraz... elektryczny maluch. Czy wy sobie to wyobrażacie? To jeszcze jaki maluch? Elektryczny maluch? Kurczę, to jest coś. Fundacyjny elektryczny maluch. Fundacji Fun and Ripa. Zobaczcie, to przyspiesza, maluch przyspiesza. I jeździmy w ogóle po tym, po stoisku. Po targach. Jeździmy sobie wokół. Zobaczcie. Jeździmy sobie samochodem. Jeździmy samochodem. Patrz, nawet na zaplecie wjeżdżamy. Na kogoś przejedziemy. Kamila, powiedz mi, czym startujesz i jak wyglądał twój sezon? Gdzie startowałaś w tym roku? Startuję BMW E30 z silnikiem M60W40, więc V-ka. Startowałam w Drift Open w klasie Street. Brawo, a powiedz mi, sezon się skończył, a jednak ty zamiast odpoczywać po tym sezonie, to jesteś na takich targach. Właściwie dlaczego przychodzisz na takie targi? Dlaczego jesteś jako wystawca na takich targach? Przede wszystkim chcę pokazać to, że kobieta potrafi i że da radę, ale też w poszukiwaniu sponsorów. Osób, które mogą mi pomóc w przyszłym sezonie, żeby jeździć większej ilości rund, żeby też wziąć udział w DMP, na przykład w klasie kobiet i żeby dalej się rozwijać. Trzymam mocno kciuki. Dziękuję. A powiedz mi, jakie buty najbardziej lubisz? Buty? Adidasy albo trampki. Najlepiej trampki. Ale kozaki też mogą być. A co myślisz o diecie wegańskiej? Znaczy, nie jestem weganką, ale nic nie mam w stosunku do osób, które są weganami, więc myślę, że każdy z nas ma wybór i go podejmuje, po prostu. A jak myślisz, czy zebry są białe w czarne paski, czy czarne w białe paski? Oczywiście, że czarne w białe paski. Oczywiście. Oczywiście. A powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy seksem a Lego? Żadnego, bo to i to układanka. Tylko tutaj są dwa puzzle. O, mamy to słuchajcie, mamy tutaj odpowiedź. Pierwsza osoba, która może uprawiać dalej. A powiedz mi, jesteś kobietą, czy kręciłaś kiedyś włosy przy pomocy mikserem? Nie. Nie, ale suszyłam... Moment. Daniel! Czym ja suszyłam włosy u Stolarskiego? Opalarką. Opalarką suszyłam włosy, ale mikserem nie kręciłam.
trzeba sobie radzić, absolutnie trzeba sobie radzić w każdych sytuacjach. Mamy dodatkowe mamy tutaj tipy, słuchajcie, jak nie macie suszarki, to opolarka też się nadaje. Tak jest, jak najbardziej polecam. A powiedz mi, czy ośmiornica ma 8 nóg, czy 8 rąk? Rąk. Co to za dziwne pytania? Nie wiem, odpowiadam za każdym razem inaczej niż szybciej. Osiem rąk. Ma macki, ale też jest dobrze. Bardzo ci dziękuję. Dzięki.